jesteśmy. O kurde. No i jest. Yo. Jest Kuba. Jest Jon. Jest Jon. Jest Jon. My tutaj się targamy. Przyszedł Kuba? Obydwoma. To coś się nie połamie? Nie. Za ciężkie to jest Kuba. Dasz radę? Nie. Dobra. O Jezu. Przyszedł po latach. A co my tutaj mamy? Siłownie. Gumy. Gumy. Nie no, nie mów, ale to jest za ciężkie, Kuba, to jest luz. Oporowe. Siemano, siemano. Słuchajcie, jest... To jest nasza siłownia, prywatna. Łojeny, to... Nie tak aż wysoko, tak do jednego poziomu. Za ciężkie to jest, Kuba, to sobie... Dasz radę? Nie, dobra, daj spokój, to jest za ciężkie. To jest nawalone kilo. A, i jeszcze patrz, jedno na biceps. Kuba. Nie ma opcji. Ale na młotkowy. Nie ma opcji. Nie ma opcji już? Nie, nie, chcesz gumki? Dawaj, ty to byś chciał sztangami, co? A ty masz silne nogi, nie? No słuchajcie, no odcinek sobie zrobimy właśnie z siłowni. Chciałem Kubie pokazać ćwiczenia na tych gumach oporowych. Polecam ci ćwiczenie na dupę. Jak sobie tu usiądziesz? Nie, to pleców nie chcę połamać. O, moje stare rękawice. No co tutaj mamy? No mamy bloczki, mamy ławeczki, mamy sztangi. Tych ławeczek mamy 3 plus 4 do brzuszków. No ciężarów tutaj mamy napakowane dosyć sporo. Tu jakiś taki skromny atlasik. Nie no, nie no, nie mów, ale to jest za ciężkie, Kuba, to jest luz. Bym musiał tutaj, kurde, ci coś poprzestawiać, jakbyś chciał trenować. No, to jest... Czekaj, jak już chcesz trenować, nie, to musisz wyprostowany być, nie garbić się. Wyprostuj się. O, i właśnie, tylko no nie jest dostosowana rączka do ciebie. Ale spoko, ja ci pokażę, jak tutaj się trenuję, weź mnie tu. Się robi tak. Nagraj. Nie, nie, Kuba, to jest do czegoś innego. Ale powiem wam, że od ciężarów to ja odszedłem, nie? Wiesz dlaczego? Też dlaczego? No bo... No mam linki. Bo przeszedłem na gumy. Słuchaj, Kuba, ja ci pokażę ćwiczenia. A ciekawe, czy ja po latach stówę podniosę? Bez trenowania takiego? No. Kuba, no. Nie, nie, Kuba, nie, nie, bo coś ci się stanie. Słuchaj, weź sobie, złap tu gumę. Poczekaj. Złap sobie tu gumę. Łapię. Przełóż ją sobie do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Za plecy, tak, żeby ci nie strzeliła. Z tyłu za łopatki. Aha. No i próbuj takie wyciskanie robić, ale tak, ale nie za paluszek jeden, całe palce. Aha. Cała ręka musi to trzymać. Tak. Zaciśnij ręce. I powoli rób, ale nie tak, nie. I staraj się trzymać w łokcie sztywno, tak. Jednolity ruch. I powoli, powoli, powoli. Tu i powoli. I wyżej, wyżej łokcie. Ale, no dobrze, no. I co, czujesz klatkę? Możesz tu bliżej te ręce łączyć. I tam szeroko, i szeroko, szeroko cofasz. Łokcie wysoko. Nie tak aż wysoko, tak do jednego poziomu i powoli. I co czujesz? Nie wiem. Tu. Klatę? Tu. No widzisz? A teraz jeszcze ci pokażę na biceps. Weź sobie, ściągnij tę gumę. To jeszcze. Weź sobie tutaj nogami złap. Nogami? No. I teraz tak. Stopami, obydwoma. 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 I teraz? Szerzej stopy. Szerzej stopy. No, ale tu tak sobie przyjdź, żebyś nie uderzał łokciami w ścianę. A, no tu to... do mnie. Szerzej. Szerzej, szerzej. No i teraz złap sobie tu niżej. Uh-huh. Tu sobie złap niżej. Jeszcze niżej. Uh-huh. Tu jeszcze niżej. Trzeba sobie dostosować zawsze, wiesz? No i? Jeszcze niżej tu, tą rękę. No i teraz, słuchaj, biceps młotkowy. Tylko musisz łokcie trzymać przy ciele. I równo, tak. Obydwoma. To coś się nie połamie? Nie, nie połamie się. Na pewno? Na pewno.
I bliżej taty. Do, wyżej, wyżej, wyżej. No jak to pęka zaraz? No nie pęknie, nie martw się. Powoli, ale powoli opuszczaj. Łokcie trzymaj. I szybki ruch do góry. I powoli opuszczaj. A teraz ci pokażę taki... I co? Jak? To co teraz to? Nie, a weź sobie tu szerzej. Tak samo trzymaj, tak samo trzymaj. Złap sobie tak. Odwrotnie. Tak. Tu tak. Tu szerzej. Jakbyś miał sztangę. Przypuśćmy, gryf trzymał. No. Ale tu trochę bliżej, trochę bliżej. Trochę bliżej tu jeszcze. I teraz na dół. No i podciągaj do góry, na biceps. Trzymaj łokcie równo i opuszczaj. No, i do góry. No i powoli opuszczaj. Zrób 6 ruchów chociaż i powiedz, co czujesz. Trzy. Cztery. Jak podnosisz, to wydech. Ruch. No, na dół i... Na dół wdech. Opuść. No i co? Weszło w co? Tu. No, widzisz? A pokazać ci na triceps? Dajesz. No to trzymaj. Trzymaj kamkę. Ja już sobie wezmę gumę trochę na triceps. A wiesz ty co? Większą. Co? Takie rzeczy to... To co? Że mocniejszą. To nie fair, to nie fair. Ale nie, no tobie dam słabszą. Spoko. Ja tylko sobie tutaj, żeby pokazać. No. Dobrze. Tak jak dasz radę zrobić, nie? No dam radę. Dasz? Nawet na tej twojej. Na mojej nie dasz. Dam. A... I patrz, za pleców robisz triceps. A wiesz, co to jest triceps? Nie. To jest druga strona bicepsa. Czyli jak tu? To z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Tu. Z tyłu, no. A. Dobra, zaraz no, zobaczymy. Ja teraz zrobię na tej twojej. Nie, nie, na tej. Tylko jak to się połamie, nie? Nie, nie połamiesz. A jak pęknie? Nic nie pęknie. Widzicie, także to, słuchajcie, no daliśmy sobie tak spokój. Góry? Tak, za plecy, tak. Tylko musisz tu do mnie przyjść, do mnie przyjść. Jeszcze do mnie, jeszcze do mnie, jeszcze do mnie. Dobra. I ale powoli. Do góry, szybko. Tylko łokcie musisz mieć równo. Nie, do tyłu łokcie. Tak, o tak. O tak. O, widzisz, jak to jest. Złap bliżej, złap bliżej. To mniej ci się napnie. Tak bliżej złap. No i teraz. I powoli opuszczaj. Dobrze, oddech, dobrze. Zawodowo. Dobra. To daj mi teraz tą lepszą. Nie. Słuchaj, nie, no ta, nie, no ta jest mocna. Ta ja jest dam mocna, radę. Nie proponuję, Kuba, nie, 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 to już ci mówię. Dam radę, patrz. Nie, 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 nie pozwalam, nie pozwalam. Słuchajcie, nie, no nie wolno, nie? No tym bardziej, że ty dawno nie ćwiczyłeś. Idę do domu. Kuba, nie, no nie, jak ma, słuchajcie, jak byle jak robić, nie, to nie jest na nic, to... Proponuję w ogóle nie tykać się ciężarów, nie? Dopiero jak poznasz ruchy, rozumiesz? Takie jak potrzeba. No na przykład tutaj miałeś stymulację klaty, nie? To co, to pierwsze ćwiczenie miałeś. Tu potem miałeś stymulację tutaj właśnie na tym modlitewniku. No to jest taka ławeczka z modlitewnikiem. No co jeszcze? Słuchaj, a wiesz co? Polecam ci ćwiczenie na dupę. Słuchaj, no to już dam ci tą dużą gumę. Tak jest! A mogę tą? Nie. A no, nie. Zrób tak, żeby to... Tak sobie załóż. Poczekaj. Stój. I teraz upuść sobie to na łydki. Tą gumę. No. No, masz? No i? No, rozszerz nogi. Jeszcze trochę wyżej ją podciągnij. Na łydki. I rozszerz. I teraz rób takie, patrz, tak skul nogi. Jeszcze, jeszcze. I teraz rób krok do przodu. No, ale tak, żeby to było bardzo mocno napięte. W prawo, w lewo.
Nie, ale nie tak szybko. Powoli musisz tak, wiesz, tak dynks. Jak robot, dynks. Ależ rozszerzasz to, rozszerzasz. Uważaj, nie uderz się w sztangę. Jak miejsca nie ma. No nie ma, no, ale, ale wiesz, o co chodzi, nie? Niepełnowymiarową siłownię kupiłeś. A ci pokażę coś na barki, co? A to, co robiłeś, co sobie tak włożyłeś i tak próbowałeś, to jest martwy ciąg. No. To spróbujmy tymi. Martwy ciąg. Tymi to jest za łatwo. Tak? No to rób tymi. Tak jak teraz, czy tak na duże rozłożyć? Nie, no tak jak teraz. No jak martwy ciąg, no to już musi być nie tak. Wyprostuj się. I do góry podciągasz teraz. Nie, to też nie. No ja ci pokażę, jak martwy ciąg. Nie, tak nie. No widzicie, no nie może być za mocna guma, no. Nie, nie, Kuba, nie, bo coś ci się stanie. Chcesz? Nie rób. Ja już jestem doświadczony tu. No doświadczony. A chociaż ci powiem, jak byłeś malutki, to dygałeś ciężary. No. Powiem ci, miałeś ponad rok i tutaj na siłowni ze mną byłeś. No. Ale patrz, zobacz, co ja mam dla ciebie, sztangę małą. Na biceps spróbujesz? Ale że patrz. No tą długą. To zostaw to, Kuba, to jest 20 kilo. Na jedną. Ale tak nie. A co ty chcesz? Kurwa! Jezu. Kurwa! Za mała siłownia. Na dwóch. Biceps masz robić. To nie tak. Kuba, musisz to położyć. To mi przeszkadza. Odwrotny chwyt. Tak o. Tak. Wężej. No nie, no to... Wężej. Tak jak masz... A mogę trochę to do tyłu przesunąć? Możesz. No na te właśnie, o tak, tylko równo łap, po to masz te patrz, te zaznaczniki, żeby równo łapać. No dobra, ale równo pamiętaj. Dobrze, i równo. Łokcie w równym tym ułożeniu, bardzo dobrze. Jakie jeszcze fajne ćwiczenie ci tutaj z gumami pokazać. Kurde, wiesz co? Ja mam dla ciebie ćwiczenie z gumami. Nie, Kuba. Niczego się nie da. To się nie da. Po prostu te ciężary są za duże dla ciebie. To było fajne. A jeszcze są plecy. Jak sobie tu usiądziesz? Nie, to pleców nie chcę połamać. Powiem wam tak. Nie za duży ciężar, nie? Uwielbiam to ćwiczenie. W ogóle dwa. O Jezu. Tylko do tego ćwiczenia muszę wam powiedzieć, że trzeba trochę potrenować hantlami, żeby mieć doświadczenie. Hantlami, żeby mieć doświadczenie. Niech ci będzie. Tak jest. No do tego ćwiczenia, no to raczej tak. Żeby... Nie tam. To jest ćwiczenie na boki barki. Na masełko ja to zrobię. Na masełko? Na masełko. Czekaj, teraz. Ja to zrobię na masełko. Zobaczymy jak te mięśnie pracują w ogóle. Zobacz. No, patrzę. To są właśnie boki barków. Boki barków. Ale jest jeszcze fajny mięsień, tyły barków, to masz tu. Mhm. Tu. I teraz tymi samymi gumami. Najsłabszą gumą praktycznie można powiedzieć. To dawaj teraz najlepszą. Czekaj. A zrobisz najlepszą, czy nie też? Czekaj. Patrz. A zrobisz, czy nie? Największą? No. Zrobię. A to musisz nogami chyba trzymać. Zobacz, a teraz masz tyły barku. No, i teraz, no. No mega. No. A jeżeli chodzi o tą największą, to ja z kolei sobie trenuję tutaj rozpiętki, czyli klatę. Czyli klatę. To, co ty ćwiczyłeś a na początku. A to robiłem, to dajesz. No. O, coś takiego. Ale to ta guma jest jakaś łatwa, pewnie. No, bardzo łatwa. No, jeszcze wprowadzę czarną.
Czarny jest jeszcze też. Mocniejsza. No co można jeszcze? Można sobie tutaj do tego zawsze jakiś uchwyt założyć. Tak samo biceps. Zobacz. Triceps? Biceps. Bicek. Bicek. Bicek rośnie. Bicek rośnie. Ile ta kamera waży? Bo ona trochę taka ciężkawa jest. Ciężkawa. Także, które ćwiczenie najbardziej ci się podobało? To. Które? Sztangą jednak? Nie, mi się podobało to. Aha, to. Czyli jak gdyby, jakby to ci powiedzieć, wyrwanie. Tak. Z podnoszeniem, czyli podnoszenie ciężarów ci się podoba. Tak. No, dajesz. Łatwiutkę. Zostaw tą gumę. Tylko wiadomo, to musi być duży ciężar, to nie? Jest oszustwo akurat. Duży ciężar. Widzisz? No tak, to masełko. No masełko. Masełko, ale trzeba po prostu dobrą pozycję nabrać. Plecy wyprostowane, ugięte kolana i duży ciężar, nie? I tutaj naprawdę można już sobie ze 150 kg... Ile? 180. To dajesz 200? 200 ja zakładałem, no. Proste. Nie wierzę. No tak. To jest oszustwo. To nie jest oszustwo. Jak się trenuje cały czas? 80? No tutaj masz założone. Poczekaj. 60, 80 ze stuwa. Tu jest. No to ja nie mam takiej szansy, żeby. No nie masz, no ja wiem. A ciekawe, czy ja po latach stówę podniosę? Bez trenowania takiego? Na luzie. Ja myślę. Na luzie. No to zobacz. O nie, bo ty teraz. No chodź, zobaczymy. Mówisz, że nie, ale pewnie to z masełkiem pójdzie. No. Tylko chodzi o tą wtyczkę, Kuba, wiesz, bo tutaj coś się popsuło. Mówisz, że ja z masełkiem? No to będzie tak na luzie, nie? O, nie. Dobra, lecimy tam. Czekaj. Co jak nie dasz rady, co? Jak nie dam, no to Fanta płacę. Czekaj, bo tutaj tyle tego jest pozawieszone. A ty mam od tyłu do tego? O Jan, jest kawał lunty. O Jezu, aż mnie przekrzywiło. Raz. Nie, to jest ponad 100. To jest. Dwa. To jest 110. Trzy. Cztery. Bo się zapowietrzysz. Koniec! Koniec już! No jest kawał lunty, ja pierdzielę. Ile? 110 6 razy. Lipy. My nie tu ma lecimy. Lipy, my tu lecimy. Ile tam jest? No niedużo. Tam będzie gdzieś, nie wiem, tak, z 20 tak, kilo. Tak się nogi trzyma, co nie? Obojętnie. Nie ma znaczenia. A można tak, jak tu siedzisz, czy raczej niekoniecznie? Nie, tu musisz zmienić sobie chwyt. Na to. No to różnie, jak chcesz. To na to. No to, ale tam masz za duży ciężar. A to jak? Ale to musisz już tu stać, nie? Bo tutaj no. tym to trenuje triceps za pleców, z przodu i biceps motkowy. Nie. To już wolę, żebyś sobie zrobił barki. Tym. Nie, no to jest dla mnie za mocne nawet na barki. Tu masz. Dobra, poczekaj, no spokojnie, lekko odpocząć trzeba, bo... Już... Ale na pojedynczym robisz barki. Na tym, tak? Tak, wąski jeden, wąsko. Na łokcie zgięte cały czas i równo trzymane. No to sobie... Nie. Jak? Jeszcze szerzej. Dobra, złap mocno. I jak łokcie tak? Wysoko? Nie, tak. Łokcie do tyłu. Powoli, powoli. Mówiłem ci. No, dobrze, ale wyprostowanym. No, bo to trzeba wstać, a nie. No, wężej sobie złap. Wężej. Tak, coś takiego, no. I teraz równo trzymaj. Tu łokcie. Nie, tu rozszerzasz i łok tak. A. To łokcie równo, pamiętaj zawsze.
No właśnie, trzeba sobie to wyrobić na takiej normalnej siłowni. Ile taka guma kosztuje? Wiesz co, nie wiem, z 20 zł. Taka chyba z 40, ta z 50. I zobacz, 100 zł i masz siłownię. Tylko warunek jest jeden, żeby umieć trenować, nie? I wtedy już ci pójdzie łatwiej. No ja ci może założę tu sztangę jakąś. Chcesz na klatę? Nie, dobra, nie. No to czekaj. Nie, dobra, nie. Wiesz co? Ja ci założę jednak, wiesz? Ten mały. A to jest worek treningowy. No worek. A to nie wiedziałeś? A da się go przemontować, bo tu nie ma miejsca. Nie, no to jest miejsce. Jest miejsce, Kuba. Tu masz drzwi do zamknięcia. Stajesz tu? Staję tu. I tak o. No i tak o. Z głowy też. Z kolana walnie. No. Trochę poniszczony już ten worek jest, bo swoje przeszedł. Tak. Ojej, no jaki łokieć poszedł. Patera, patera. O nie, ja nie trafiłem. Chodź, ci pokażę tutaj. Dobra. A tu to co się robi? Tam brzuszki. Jak niby? Aha! Jedziesz. Skrętnie. O, tak. Tylko uważaj, żeby się w głowie. Ja się nie uderzę. Jeśli... Czyli tu też masz brzuszki dla leniwych, tu jest, patrz. A dlaczego pokaż, dla widzą. Leniwych? Dla leniwych, no bo tu tak trochę inaczej się robi. 30, około 40 kilo to jest. Ta tutaj. Ta jest taka olimpijska. A dlaczego olimpijska? Taka, no, no taka już taka, wiesz, pod zawody. To jest jedyna taka sztanga stara, którą mam. Ty sobie, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie. Ja ci to podam. Weź sobie to na klatę, upuść. Weź sobie szerzej złap. No. Dobra, tak jak tutaj to jest. No i teraz, do góry. Raz. Może już dosyć? Koniec! Czyli to nie wiem ile ona ma. Ale myślę, że z 15 kilo spoko. No. Każdemu polecam, nie? Ja wiem, że po prostu stworzenie siłowni no to jest... Trochę drogi. No drogi interes, to jest raz. A to słuchajcie, tutaj macie za stówę. Tylko warto pójść na siłownię i po prostu potrenować trochę i... nauczyć się po prostu tych ruchów. No, no bo ruchy, no można powiedzieć, są najważniejsze, nie? W tym, no i oddychanie, nie? Żeby po prostu nauczyć się oddychać. No i to jest... No i to jest wszystko. Rzucaj! Nie ma takiej. Nie, dobra. Rzucam! Ale pokażę wam najlepsze ćwiczenie w ogóle z hantlami. To dać ci tego? No, a tylko musisz zejść z ławeczki, weź sobie tutaj. Pokażę wam fajne ćwiczenie na górę klatki. Na górę klatki. Na górę klatki. Jak to trenować hantlem. I tak samo, jak można wymusić to właśnie tą gumą. Powiem wam, że to jest najlepsze ćwiczenie, jakie znam na górę klatki i jakie najbardziej wchodzi. Wezmę mały ciężar. Jak na spokojnie. Zobacz. Za głowy, nie? I jak spadnie, to dziura w podłodze. No. I jero. I tutaj dopinasz, tak? Mhm. No. I tu dopinasz. I to ile tak? Kilogramów idzie? No, słuchaj, no zależy ile kto może, nie? Zależy jaki dzień, czy forma, no. Czy nie. No. Dobra. Też no to jest właśnie to ćwiczenie. Trzeba pamiętać, żeby tu przypinać, nie? Nie gdzieś tam tu, bo to nic nie daje. Tylko po prostu tutaj nad klatką. Też od pory między klatką a brzuchem, ale teraz. Patrz. Teraz to samo ćwiczenie. Ale tylko, dziadek. Tylko gumą. Jedna rzecz. No. To też zależy od pory roku.
Czemu? Nie. No bo jak jest zima, no to wiesz. To większy ciężar. No nie, właśnie słabszy. Nie, większy. Jak jest lato, to jedziesz. 120 i jedziesz. Uważaj, Kuba. A to i teraz to samo ćwiczenie wymuszone właśnie gumą. Patrz. Gumą. Zobacz. Tylko tu jest już trudniej, nie? Tu już trzeba znać ten ruch, nie? Patrz. No. I tu dopinasz. Ja to fitness mam jako trzymanie kamery. No, o swoje waży. No dobra, no to by było tyle z tych fajnych ćwiczeń, które akurat ja lubię. A ty, Kuba, jakie lubisz najbardziej? To jest fajne na dwie ręce. Na dwie ręce. No to słuchaj, ja ci to zmienię tutaj. Ci założę na dwie ręce. Że tak? Tak. Dobra. No i na dół, dasz radę? Ja ci pomogę. Nie tak. A jak? Musisz się odsunąć od tego. I bardziej tak. I bardziej... Nogi szeroko? Do brzucha, no. Do brzucha, na dół, zupełnie na dół ręce. O. Na spokojnie. I teraz na dół ciągniesz. No ale do końca. Na dół. Proste ręce. I teraz i przytrzymaj na dole. A ja... No, ja ci trzymam tu, no. Dobra. Jak? Dobrze. Dobra, koniec. Też taki mi się zdaje. Jak? Triceps to był. No. To było fajne. To było fajne. A jeszcze są plecy. Jak sobie tu usiądziesz? Nie, to pleców nie chcę połamać. Nie? No to wejdź tutaj. Tylko teraz trzeba... To samo. Teraz szeroko łapiesz. Tak jak za te czarne uchwyty. I za... A nie, no tu... Nie, tył. Tył. Jak tył? Usiądź, jak człowiek, jak do kolacji. Usiądź jak człowiek. I za głowę. Nie tak, o, ale wyprostuj się. No, dobrze. Oddech najważniejszy. I wyprostuj ręce, wyprostuj i teraz, bak. Dobra, ostatni raz. Słuchajcie, to jest duży ciężar. Dobrze, Kuba. Ja tutaj Kubie to łagodzę ten ciężar, ale i tak był duży. I jak? Mega. Co czujesz? Tu i tu. O, to źle ćwiczyłeś. Powinieneś czuć tył. Tył, tył, no. To. A... Ja tu będę przyjeżdżał i będę ćwiczył. Pewnie, zapraszam. Otwarte 24H. Tylko pod warunkiem, że wcześniej ja ci wszystko pokażę, co i jak i co masz ćwiczyć, ustawić ci ciężary. No. Ja przejdę na gumy, a ty na ciężary. No. Gumy biorę ze sobą. No. Pasi? Pasi. No to dzięki. Zadowolony? Zadowolony. Nara, hejos. Trenujcie.